Nie o taką promocję nam chodziło. Zamiast o polskich inwestycjach, świat zaczyna mówić o polskich torturach. Sprawą księdza Michała Olszewskiego, którego jedyną winą zdaje się być to, że jest księdzem, zainteresowała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zajmie się nią wysoki komisarz do spraw praw człowieka. Metody bodnarowców powinny go wprawić w wysokie zdumienie. Ekspres Republiki, Rafał Patera. Zaczynamy z wysokiego C. Organizacja Narodów Zjednoczonych interweniuje w sprawie księdza Michała Olszewskiego. Instytucja zbada traktowanie duchownego przez służby Donalda Tuska. Według relacji jego adwokata kapłan znacznie schudł. Aborcja dzieli koalicję 13 grudnia. Pod Sejmem odbył się pełny wulgaryzmu strajk w tej sprawie. Czy rozpad rządu widać na horyzoncie? Budżet wygrał z wdowami. Mimo hucznych zapowiedzi obozu władzy, renta wdowia została obniżona o połowę. Cięć będzie więcej. Wielu emerytów nie dostanie 14 emerytury. Łajba o nazwie Koalicja 13 grudnia nabiera wody, a skałą, o którą może się ostatecznie rozbić, jest aborcja. Radykałowie z lewicy nie pozostawiają suchej nitki na koalicjantach z PSL. Podpadli blokowaniem zmian w prawie. Szef ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, coraz częściej wspomina o odejściu. Proaborcyjny sabat pod Sejmem. Aktywiści pod przewodnictwem Marty Lempart w wulgarny sposób domagali się szerszego dostępu do zabijania nienarodzonych dzieci. Najmocniej oberwało Polskie Stronnictwo Ludowe, które opowiada się przeciwko liberalizacji obowiązującego prawa. Z Władysława Kosiniaka-Kamysza kpi nawet ich najbliższy koalicjant. Powiedziałbym z angielska don't mess with Władek, a dla tych, którzy językiem Szekspira nie władają, nie zaczynajcie z tygryskiem. PSL rękami i nogami broni się, by zachować resztki swojej tożsamości. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zagroził rozpadem koalicji, jeśli poglądy działaczy jego partii nie będą szanowane. Rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż utrata wyborców przez partie, które tworzą koalicję. Awantura wokół aborcji i wewnętrzne tarcia w koalicji odwracają uwagę od prawdziwych problemów Polaków, wskazał były premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj Polski nie stać na luksus kłótni w temacie spraw światopoglądowych, obyczajowych. Naprawdę mamy ruskich za wschodnią granicą. Naprawdę mamy potężny kryzys w Unii Europejskiej. Naprawdę globalna scena polityczna trzęsie się w posadach. Zajmijmy się tym, co umacnia Polskę. Kozłem ofiarnym aborcyjnego fiaska koalicji 13 grudnia został wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki, który nie był obecny na głosowaniu z powodu podróży służbowej. Decyzję o jego dymisji podjął premier Donald Tusk. Kolejny sukces koalicji 13 grudnia rozumiany na opak. Sprawą tortur przetrzymywanego w areszcie księdza Michała Olszewskiego zajmie się teraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wygląda na to, że sprawa ma się podobnie jak w przypadku posła Marcina Romanowskiego. Ale nie zraża to służb Adama Bodnara i Donalda Tuska, którzy idą na zwarcie ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Sprawą tortur wobec przetrzymywanego w areszcie księdza Michała Olszewskiego zajęła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Instytucja nadała sprawie kapłana stosowną sygnaturę. Organy międzynarodowe już te wszystkie wątki, jak widać, badają. No pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy ono dalej będzie tkwiło w swoim świecie i będzie dalej twierdzić, że żadnych zachowań negatywnych wobec księdza Michała nie było. To kolejna porażka koalicji 13 grudnia, skoro działalnością prokuratury i służb podległych ludziom Donalda Tuska zajmuje się kolejna międzynarodowa instytucja. Nie zraża to rządzących do konfrontacji. Jak przyznał minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska Adam Bodnar, prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Marcin Romanowski odpiera zarzuty prokuratury i nominatów Adama Bodnara. To jest po prostu stek kompletnych bzdur. Nawet powiedziałbym, że byłoby to śmieszne, gdyby nie fakt, tak jak powiedziałem na wstępie, że mamy do czynienia z bezprawnym przetrzymywaniem osób w aresztach wydobywczych. Jednocześnie polityk podkreśla, że obecna sytuacja jest przejściowa i wynika z rządów bezprawia ekipy Donalda Tuska. Zmiany, zmiany, zmiany. Rzecz jasna w rządzie koalicji 13 grudnia. Roszady na ministerialnych stanowiskach, według medialnych doniesień, mają nastąpić we wrześniu, choć już teraz, nie czekając na początek roku szkolnego, premier Donald Tusk postanowił postawić niektórym pałę. W taki sposób ukarał na przykład nieobecnego na głosowaniu sejmowym wiceministra rozwoju i technologii Waldemara Sługockiego, chociaż ten przebywał w podróży służbowej. No, jak premier się wścieknie, to nie ma przebacz.
Koalicja 13 grudnia tworząca rząd sprawuje władzę 8 miesiąc, a już, jak podaje sprzyjający władzy portal gazeta.pl, szykują się zmiany w kolejnych ministerstwach. A że najłatwiej Donaldowi Tuskowi ściągać na ławkę rezerwowych zawodników własnej drużyny, miecz Demoklesa dotknąć ma w pierwszej kolejności właśnie ludzi z Koalicji Obywatelskiej. Dotyczyć to może m.in. Adama Bodnara, jeśli poniesie kolejną porażkę i sąd okręgowy nie uwzględni zażalenia na decyzję o wypuszczeniu na wolność polityka suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Zmiany mają być we wrześniu, ale już spadła głowa Waldemara Sługockiego, wiceministra rozwoju i technologii. Lista ludzi do wyrzucenia ma być podobno dużo dłuższa, a wśród przeznaczonych do wymiany wymienia się na sejmowych korytarzach m.in. ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z PSL i minister klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloskę z Polski 2050. Pytanie, co o tym sądzą koalicjanci Platformy i czy o nikczemnych planach premiera Donalda Tuska dowiedzieli się dopiero z mediów. Tusk chciał zaorać projekt CPK, stwierdził były premier Mateusz Morawiecki. Zespół Pracy dla Polski zaprezentował specjalny raport dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wskazano w nim zagrożenia dla tej inwestycji, jakie w swojej koncepcji forsuje rząd 13 grudnia. Przesunięcie harmonogramu, utrwalenie podziału między Polską Wschodnią i Polską Zachodnią oraz rozbudowa lotniska Okęcie to główne zarzuty, jakie Zespół Pracy dla Polski wysunął wobec planów Donalda Tuska budowy CPK. To dopiero wasza, drodzy rodacy, ostra działalność społeczna w internecie zmusiła go do zmiany stanowiska o 180 stopni. Koalicja 13 grudnia ostatecznie zapowiedziała kontynuację projektu w okrojonej formie i ze znacznym opóźnieniem. O stosunku władzy do tego projektu świadczy fakt, że do Rady Nadzorczej CPK został powołany jeden z przeciwników tej inwestycji, ekonomista Paweł Wojciechowski. Premier Donald Tusk popiera wprowadzenie przepisów o tzw. rencie wdowiej, ale to nie koniec dobrych wiadomości na ten temat. Zamiast planowanych na ten cel od 8 do 10 miliardów złotych, rząd zamierza przeznaczyć jedynie od 3,2 do 4,2 miliarda złotych. Pierwsze wypłaty renty wdowiej planowane są na 1 lipca 2025 roku. Pełne świadczenie panie otrzymają jednak dopiero od 1 stycznia 2027. Jednak wypłata będzie obliczana według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty po nim, a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym. Podobne działania mają dotyczyć 14. emerytury. Jak informuje Super Express, nie wszyscy seniorzy dostaną w tym roku tak zwaną 14. Cięcia mają objąć 1 100 000 emerytów. Powodem jest, jak podaje rozmówca gazety, senator Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej, to, że ich stan finansów poprawił się na tyle, że nie wymaga pomocy państwa. Dodatkowo 14 mają być niższe w ubiegłym roku aż o 869 zł. Kto chce zobaczyć prawdziwe, piękne polskie kobiety, a nie jakieś wrzeszczące prymitywy, niech zostanie z nami do końca, naprawdę warto. Pojawią się zresztą także ci wspaniali faceci na swoich koniach w galopie, czyli polscy ułani. Będziemy w ich kierunku, jo! Elon Musk podzielił się ze światem historią swojego syna, który po zabiegu zmiany płci utracił kontakt ze światem. Teraz miliarder zamierza walczyć z takimi praktykami. Pionierski zabieg w Polsce. Lekarze z Poznania wykonali zabieg usuwania mięśniaków z macicy, a schorzenie to dotyczy nawet połowy polskich kobiet. Jagiellonia Białystok w eliminacjach do Ligi Mistrzów rozgromiła litewskiego rywala 4-0. Zwiększa to jej szanse na awans do tego prestiżowego turnieju. Na zachodzie, tym amerykańskim, bez zmian. Po rezygnacji Joe Bidena na pierwszy plan w wyścigu o oficjalną nominację z ramienia demokratów wysunęła się urzędująca wiceprezydent Kamala Harris. Czasu nie marnuje. Niemal od razu zaatakowała Donalda Trumpa. To zapowiada równie ostrą rywalizację o prezydenturę jak ta pomiędzy Bidenem a Trumpem. W Stanach Zjednoczonych po rezygnacji prezydenta Joe Bidena z kandydowania na drugą kadencję swój pierwszy wiec wyborczy miała urzędująca wiceprezydent Kamala Harris i od razu zaatakowała Donalda Trumpa. Drapieżcy, którzy znęcali się nad kobietami, oszuści, którzy oszukiwali konsumentów, oszuści, którzy łamali zasady dla własnego zysku. Posłuchajcie mnie, kiedy mówię, że znam ludzi takich jak Donald Trump. Na razie Harris nie otrzymała oficjalnej nominacji, ale już teraz wydaje się być pełna optymizmu przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Przyjaciele, mamy 105 dni do dnia wyborów i w tym czasie mamy trochę pracy do wykonania, ale nie boimy się ciężkiej pracy. Lubimy ciężką pracę, prawda? I wygramy te wybory. Tak, zrobimy to.
Ciężką pracę, tyle że dyrektor Secret Service Kimberly Chittle nie uwierzyli przedstawiciele Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, którzy wezwali ją do rezygnacji po tym, jak agenci podlegli Chittle skompromitowali się podczas zamachu na życie Donalda Trumpa. Nancy Mace, republikanka z Karoliny Południowej, złożyła do Izby Reprezentantów wniosek o impeachment Kimberly Chittle. Okazało się, że nie był potrzebny, bowiem Chittle sama zrezygnowała ze sprawowanej funkcji, podając się do dymisji. Niemcy podejmują walkę z islamskimi radykałami. Do przeszukań doszło w 8 landach. Zakazana została działalność Centrum Islamskiego Hamburg, które nawoływało do wprowadzenia szariatu w Niemczech i wspierało libański Hezbollah. W następstwie szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych organy bezpieczeństwa przeanalizowały skonfiskowane materiały. Jest już pewne, że Centrum Islamskie w Hamburgu działa i jest nakierowane przeciwko naszemu porządkowi konstytucyjnemu. Stowarzyszenie działające przy meczecie w Hamburgu zostało założone przez Irańczyków i zdaniem śledczych funkcjonowało jako piąta kolumna irańskiego reżimu. Elon Musk w wywiadzie z kanadyjskim psychologiem Jordanem Petersonem wyznał, że został podstępnie nakłoniony do podpisania zgody na podanie swojemu synowi leków blokujących dojrzewanie. Miliarder nie został poinformowany o tym, że tabletki są w istocie lekami sterylizującymi. W zasadzie straciłem swoje dziecko. Nie na darmo to środowisko określa swoje poprzednie imię jako martwe imię. Nie chcą, żebyś zwracał się do nich właściwym imieniem, dlatego że osoba, która je nosiła, jest martwa. So my son Xavier is dead. Syn Muska wcześniej zdecydował się na zmianę płci, a cała sprawa dotyczy tak zwanego ruchu przebudzenia, który jest związany z ideologią LGBT i promowaniem genderyzmu. Elon Musk w tym samym wywiadzie zapowiedział walkę z, jak sam to określił, ideologicznym wirusem. Wojsko Polskie z okresu II Rzeczypospolitej było powodem do narodowej dumy. Elitą armii pozostawała kawaleria, a ułani cieszyli się wielką estymą, a wcale nie dzięki barwnym proporcjom na lansach i paradom zyskali ten powszechny szacunek. Na swoją pozycję pułki ułańskie zapracowały w boju. O jednym z takich pułków, może nawet najsławniejszym, opowie nam dzisiaj z ułańską fantazją Marcin Bąk. Żadna polska formacja zbrojna okresu I wojny nie mogła się pochwalić tym, że walczyła z żołnierzami trzech państw zaborczych i to jednego dnia. Żadna poza pierwszym pułkiem ułanów krechowieckich. Ten kawaleryjski oddział sformowany w Rosji bił się 24 lipca 1917 roku pod Krechowcami z piechotą niemiecką i austriacką, skutecznie odrzucając liczniejszego przeciwnika. Niemiecka kawaleria nie przyjęła szarży naszych ułanów i podała tyły. Tego samego dnia rzucił pułkownik Mościcki pułk do walki z tłumem rosyjskich maruderów, który zaczął rabować polskich mieszkańców Stanisławowa. I tak to ułani krechowieccy zyskali swoją nazwę, w II Rzeczpospolitej nosili numer pierwszy i byli pierwsi, nie tylko z cyfry, elita polskiej jazdy. W ten sposób jeszcze nikt w Polsce nie operował. Lekarze z ginekologiczno-położniczego szpitala klinicznego w Poznaniu przeprowadzili pionierski zabieg usunięcia mięśniaków macicy metodą minimalnie inwazyjną. To szansa dla wielu kobiet, które dotąd często rezygnowały z leczenia. Przyczyną była właśnie wizja długiej operacji. To przełom dla pacjentek ginekologicznych. Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono zabieg usuwania mięśniaków macicy z wykorzystaniem ablacji prądem. To minimalnie inwazyjna metoda, która w wielu przypadkach uchroni kobiety przed usunięciem całej macicy w trakcie zabiegu. Bezpieczny i przede wszystkim skuteczny sposób odbywający się pod znieczuleniem ogólnym. Mięśniaki macicy to jedno z najczęściej rozpoznawanych schorzeń w ginekologii. Może się z nim zmagać nawet co druga kobieta w Polsce. Nowatorska metoda daje więc ogromną nadzieję i możliwości leczenia. Teraz o uwagę są proszeni wszyscy czarodzieje. Im na pewno postaci Harry'ego Pottera nie trzeba przedstawiać. Jego przygody opisane w pierwszej części książki Kamień Filozoficzny zostaną wystawione na aukcję i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to pierwszy w wersji roboczej i próbnie wydrukowany egzemplarz. Zawiera wiele błędów, w tym w zapisie nazwiska autorki J.K. Rowling. A to nie jedyne smaczki, które na pewno zachwycą niejednego kolekcjonera. Wystarczy się w niego wczytać. Cena wywoławcza wynosi ponad 12 tysięcy dolarów. Czwartek jutrzejszy widzę pochmurny, rzekłby wieszcz, gdyby się synoptyką parał. Bo i chmur brakować nie będzie i letni chłodek się pojawi. Nad morzem temperatury spadną do 19 stopni. W Kleszczela pogoda będzie niezwykle dynamiczna. Już od rana zagrzmi i obficie popada deszcz. I taka aura utrzyma się do końca dnia. Do tego trzeba uważać na porywisty wiatr. Na termometrach tylko 22 stopnie. W Szczawnicy jeszcze chłodniej, zaledwie 20 stopni. Co prawda burza ominie tę część Polski, ale deszczu i tak tu nie zabraknie. A na niebie przez większość dnia pochmurno.
Podobne warunki pogodowe czekają mieszkańców Nysy na przykład. Od rana będzie padał deszcz, a słońce wychyli się zza chmur dopiero wieczorem. Na termometrach 23 stopnie. Kiedy wróci pełne słońce? My wiemy i powiemy, ale w plusie. Łatwo, gładko i przyjemnie. Tak to można rozpoczynać. Historyczne dla klubu, bo pierwsze eliminacje do elitarnej Ligi Mistrzów. Jagiellonia Białystok rozgromiła na wyjeździe FK Poniewierz aż 4-0. Duma Podlasia jest już dumą całej Polski, bo praktycznie po pierwszym meczu rozstrzygnęła kwestię awansu do trzeciej rundy kwalifikacji. Przybyła, zobaczyła, zwyciężyła i to w jakim stylu. Jagiellonia Białystok po pierwszej połowie prowadziła już 3-0, a hat-tricka skompletował Jesus Imaz. Po zmianie stron mistrz Polski nie tylko kontrolował przebieg rywalizacji, ale również dobił gospodarzy. Wynik starcia na 4-0 ustalił Christopher Hansen i rewanż zdaje się być czystą formalnością. Musimy utrzymać koncentrację, musimy utrzymać konsekwencje i odpowiedzialność, jeszcze raz powtarzam, za moment, w którym się znaleźliśmy. Jagiellonia to nie jedyny polski zespół, który walczy o awans do europejskich pucharów. Za mniej niż godzinę eliminację do Ligi Konferencji rozpocznie Śląsk Wrocław. Wicemistrzowie kraju w pierwszym spotkaniu drugiej rundy podejmą u siebie nieobliczalny łotewski zespół Riga FC. Celem Śląska na dwumecz z takim zespołem jak Riga i każdy inny jest to, aby awansować do kolejnej rundy. Dwa dni pozostały do rozpoczęcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, dla niektórych sportowców ostatnich w karierze. Ponadto, jak przekazała legenda męskiego tenisa Andy Murray, zmagania w stolicy Francji będą dla niego ostatnim tańcem na zawodowym korcie. Tym samym Szkot po Igrzyskach definitywnie zawiesi rakietę na kołku i przejdzie na sportową emeryturę. Będzie to dla niego piąta olimpiada w karierze. Dotychczas sięgnął po dwa złote medale w 2012 i 2016 roku. Widzowie Republiki to doskonale wiedzą, ale innym przypominamy. Niejaka Marta Lempart nie jest żadną przedstawicielką polskich kobiet. Nie ten język, nie ta prezencja. A przecież nie od dziś wiadomo, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Zatem w ramach kuracji witaminowej proponujemy Justynę Krasowicz z Konfederacji. To prawdziwa witaminowa bomba. Wszystkim wyborcom Koalicji Obywatelskiej chciałam przypomnieć, że to oni wykorzystali orkiestrę świątecznej pomocy, wykorzystali pracę dzieci, które zbierały, żeby wrzucać do puszek po to, żeby wygrać kampanię wyborczą. I to jest wstyd i hańba. I nie piszcie mi tutaj o żadnych gaśnicach, o tym, że jesteśmy faszystami i nazistami, bo wy jesteście zwykłymi naiwniakami i zdrajcami. Bardzo proszę o adres w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać nielegalnych imigrantów i kogo w pierwszej linii posłać na wojnę, do której nas pchają. Może być miło? Może. Wystarczy mieć coś do powiedzenia. A jeśli jeszcze w dodatku w parze z rozumem idzie i uroda, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Warto przy okazji przypomnieć, że do ostatnich wyborów pani Justyna szła z hasłem „Jestem Polką, myślę po polsku, zatem polska racja stanu jest moim priorytetem”. No, naszym też. Dziękujemy i gratulujemy przy okazji. No i zapraszamy na Express Plus, a w nim... Agresja Marty Lempart na proaborcyjnym proteście. Kolejowy paraliż w Warszawie, opóźnienia pociągów. Młode żółwie wypuszczone na wolność. Czekamy na Państwa w plusie i jedno jeszcze możemy zdradzić. Tam też znajdzie się miejsce dla pięknej, a przy tym walecznej Polki. Warto się przekonać. Do zobaczenia. Pokaż mi swoich wrogów, a powiem ci, kim jesteś. Telewizja Republika jest polska, więc ma obowiązki polskie, to chyba jasne. I jeśli to ma przysparzać nam wrogów, to damy radę. Jakość tych, pożal się Boże, przeciwników jest zresztą mierna. Obnażymy ich w Ekspresie Plus. Rafał Patyra, do dzieła! Czarny protest pod Sejmem i obrzydliwe wystąpienie Marty Lempart. W czasie manifestacji doszło do ataku na dziennikarza telewizji Republika. Urodzony w Rosji aktywista Homo Komando, podający się za Cyrylę Wilczyńską, wykrzyczał po rosyjsku kilka inwektyw w stronę naszego reportera. Sprawcy zabójstwa sprzed 27 lat w rękach policji. Chodzi o mieszkańca Zgorzelca, który zginął w ramach wojny spirytusowej. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Katastrofa samolotu w Nepalu. Według świadków zdarzenia maszyna wypadła z pasa startowego i niemal natychmiast zajęła się ogniem. Zginęły 22 osoby.
Agresja, wulgaryzmy i brak szacunku dla innych poglądów. To znak rozpoznawczy proaborcyjnych środowisk, w imieniu których głos, czy raczej ryk, najczęściej podnosi Marta Lempart. Te wykrzywione w nienawiści twarze znów wyszły na ulicę i znów w typowy dla siebie prymitywny sposób domagały się prawa do mordowania nienarodzonych dzieci. Pod płaszczykiem tolerancji znajduje się tylko nienawiść i agresja. Marta Lempart znów dała o sobie znać. I mamy dwie koalicje. Jedna to jest Lewica i Koalicja Obywatelska, a druga to jest Federacja i PSL. Głosują razem. To jest ta nowa demokratyczna koalicja. Wcześniej Marta Lempart urządzała swoje happeningi w Sejmie. To proponuję oddać te wszystkie stołeczki. Proponuję oddać tekę wicepremiera. A to już Poznań. Tu na proaborcyjną manifestację w geście obrony życia od poczęcia przyszła matka z dzieckiem. Tak została potraktowana przez rzekomo tolerancyjny tłum zwolenników aborcji. Te sceny jeżą włos na głowie. Telewidienie Respublika. Z agresją spotykają się również dziennikarze Telewizji Republika, którzy relacjonują protesty aborcjonistów. Naszego dziennikarza w Warszawie zaatakował urodzony w Rosji aktywista Homo Komando, podający się za Cyrylę Wilczyńską. Agresor to regularny gość w Sejmie. W maju na posiedzenie zespołu do spraw LGBT wpuściła go Anna Maria Żukowska. Kolejne rozwiązanie problemu na kolei. Na warszawskiej linii średnicowej przywrócono zgodną z rozkładem jazdę pociągów, ale wcześniej doszło do awarii, która sparaliżowała tam cały ruch. Opóźnienia sięgały kilkudziesięciu minut. O godzinie 4:25 rano wystąpiła poważna awaria urządzeń sterowania koleją w Warszawie. Konkretnie dotyczyło to odcinka na linii Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia. Usterka doprowadziła do chaosu na dworcach. Opóźnienia pociągów sięgały do 90 minut. Niektóre połączenia odwołano, skrócono lub przekierowano przez Warszawę Centralną. Po godzinie 9:00 sytuacja zaczęła wracać do normy. PKP poinformowało o usunięciu skutków awarii i przywróceniu kursowania pociągów, chociaż nadal mogły występować tzw. opóźnienia wtórne. Przyczyny usterki mają zostać wyjaśnione. Nowe fakty w sprawie zabójstwa mieszkańca Zgorzelca. Rzecz dotyczy 1997 roku i tzw. wojny spirytusowej, albo jak kto woli, wojny zgorzeleckiej. Policjanci z Wrocławia zatrzymali kolejną osobę, która stoi za morderstwem Dariusza H. Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu pozyskali nowe informacje, które pozwoliły odtworzyć skład osobowy grupy przestępczej, jak również przebieg samej egzekucji Dariusza H. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w lutym bieżącego roku. W lipcu tymczasowo aresztowano kolejną osobę zamieszaną w te zbrodnie. Śledztwo jest w toku, badane są dalsze wątki tej wstrząsającej zbrodni sprzed lat. W Kartoszynie w województwie pomorskim doszło do ogromnego pożaru hali przygotowanej do produkcji elementów gumowych. Ogień wybuchł na dachu obiektu, w jego środku nie znajdowały się żadne osoby. W akcji gaśniczej brało udział ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki m.in. z powiatów kartuskiego i wejherowskiego. Po opanowaniu ognia jego przyczyny mają ustalić policjanci i biegli z zakresu pożarnictwa. 22 osoby zginęły w katastrofie samolotu pasażerskiego nepalskich linii lotniczych Saurya Airlines, który w środę rozbił się i zapalił podczas startu z Katmandu, stolicy Nepalu. Na podkładzie bombardiera, który miał odbyć rejs do miasta Pokhara, znajdowało się dwóch członków załogi i 17 techników. Nepal już od wielu lat jest krytykowany za słabe wyniki w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Najbardziej śmiertelny wypadek miał miejsce w 1992 roku. Wtedy w katastrofie samolotu Airbus Pakistan International Airlines życie straciło 167. osób. Ależ oni będą wyglądać. W plusie pokażemy za chwilę nowe stroje sportowców z Chełma, którzy postanowili oddać cześć ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. No i powiemy, kiedy wrócą upały. Obiecaliśmy to przecież w Ekspresie Republiki. A my zawsze dotrzymujemy słowa. Lecimy! Urocze jaguary z meksykańskiego zoo zachwycają odwiedzających, a jest ich aż trójka. Niestety w tym kraju jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Już w piątek rozpoczyna się Łódź Summer Festival. Nie zabraknie tam największych polskich gwiazd, a wszystko to z okazji 601 urodzin miasta. Urodziła się bez nóg, a mimo to 31-latka zawstydza wielu swoimi umiejętnościami. Właśnie ustanowiła rekord Guinnessa w staniu na rękach na deskorolce. A teraz coś u nas o kotkach. Niestety takich, do których raczej ciężko się przytulić, bo mogą ugryźć. Ale kto nam zabroni podziwiać je z daleka? Nawet bardzo daleka, bo przeniesiemy się do zoo w Meksyku. Można tam zachwycać się trzema małymi jaguarami. To prawdziwe słodziaki. Proszę się przekonać.
To nowe gwiazdy ZOO w stolicy Meksyku. Na razie w głowie im tylko figle, ale nic dziwnego, w końcu mają przed kim się popisywać. Od 4 miesięcy dbaliśmy o nie w izolacji, ale w końcu mogliśmy je przenieść do takiej przestrzeni, by mogły spotkać się ze zwiedzającymi. Matka z młodymi to wspaniały widok. Bo to gatunek zagrożony wyginięciem, dlatego 3 małe jaguarzątka robią furorę, a grono kocich fanów z Meksyku stale rośnie. Jaguary niemal wyginęły, więc to świetny pomysł, by pomóc przedłużyć gatunek. Mądrego to dobrze posłuchać. Te jaguary o przedłużeniu gatunku na razie raczej nie myślą, ale spokojnie, dajmy im czas. Póki co ćwiczą zalotne spojrzenia, aż można się zakochać. Nie damy Państwu spokoju z tymi zwierzaczkami. Były jaguary w zoo w Meksyku, to teraz czas na żółwie na hiszpańskiej plaży. Niemal rok temu, właśnie tu, w Marbei, badacze znaleźli żółwie gniazdo z aż 69 jajami. Teraz morscy biolodzy wypuścili te przemiłe gady do morza. 10 z nich zaopatrzyli w nadajniki GPS, co ma pomóc naukowcom w badaniach nad szerzeniem żółwiej populacji. Jak widać, żółwie w wodzie też czują się jak ryby. No i w dechę. I to jaką? Kto próbował sportu na desce, wie, że to nie jest takie proste. A już jazda na deskorolce na rękach to naprawdę najwyższa szkoła jazdy. Ale oczywiście są tacy, co to potrafią i to w całkiem niezłym stylu. Oglądajcie, ale w domu tego nie róbcie. Jest moc i to wszystko wydaje się na luzie. Kania z SR-u urodziła się z wrodzonym brakiem obu nóg, ale nie przeszkadzało jej to w rozwoju, także tym sportowym. Kiedy jeżdżę na desce, nie czuję się skrępowana. Jestem wolna. Deska jest w tym momencie częścią mnie, tak jakby była moimi nogami. Teraz dzięki desce będzie też w księdze rekordów Guinnessa, bo właśnie została kobietą, która najdłużej utrzymała się na rękach na desce do jazdy. 19 sekund i 65 setnych. Niby niedługo, ale spróbujcie Państwo to zrobić. Jeżdżę, odkąd skończyłam 9 lat. Pewnego dnia pomyślałam, hej, może uda mi się jeździć na rękach i balansować ciałem tak, żeby się utrzymać. Jestem silna, mam moc na ręce, więc się udało. Kania nie tylko jeździ na desce, ale też gra w hitowych amerykańskich serialach i prowadzi portal motywujący do aktywności ludzi niepełnosprawnych. Jak widać, niemożliwe naprawdę nie istnieje. Być może Kania Sasser wystąpi też na paraigrzyskach w Paryżu, a tam czekają na nią nie lada przysmaki. Francuskie restauracje szykują się na wysyp kibiców i turystów z całego świata i kurzą swoim nietuzinkowym menu. Szanujemy naszą tradycję, dlatego nie zmieniamy receptury. Pozostajemy wierni naszej tradycji i nadal będziemy to robić, bo to po prostu działa. A nie ma tradycyjnej francuskiej kuchni bez ślimaków czy żabich udek. Te nawet na patelni wyglądają nie najgorzej. O, proszę, i polany tłuszczem na bogatości. No to teraz pytamy klienta, czy palce lizać, czy jednak niekoniecznie. Smakuje po prostu jak kurczak. Staram się nie myśleć, że jem tak naprawdę żabie udka. Skupiam się tylko na smaku. Jest to jakiś sposób. O, a te ślimaczki jak przyjemnie wyglądają i skwierczą. A jeżeli taka karta dań Państwu nie odpowiada i do Paryża się nie wybieracie, to pamiętajcie, że biało-czerwonym można kibicować przy tradycyjnym polskim schabowym. A co to za maszyna i w dodatku napędzana energią słoneczną? To sterowiec na pięknej, wręcz trochę utopijnej wizualizacji. Czytali Państwo książkę W 80 dni dookoła świata? Ten powietrzny gigant ma to zrobić naraz, bez zatrzymywania. Napędzany tylko energią ze słońca. I nie w 80, tylko w 20 dni. Misja jest prosta. Polecieć dookoła świata tylko za pomocą energii słonecznej z 3 członkami załogi na pokładzie. Słońce powinno dać nam możliwość przelecenia 40 tysięcy kilometrów bez konieczności zatrzymania. Brzmi wręcz kosmicznie, ale pierwszy lot planowany jest już na 2026 rok. W takim razie na podróż życzymy samych słonecznych dni. Największe gwiazdy muzyki rockowej na jednej scenie, w samym sercu Łodzi. Łódź Summer Festival to muzyczna uczta dla miłośników mocnych brzmień w wykonaniu młodych twórców, ale także znanych i uznanych dinozaurów rocka. Impreza odbędzie się już w najbliższy weekend. Łódź Summer Festival to największe i bezpłatne wydarzenie muzyczne na ziemi łódzkiej. Gwiazdy rocka z górnej półki, niezapomniane przeboje i wyjątkowa atmosfera to najważniejsze atuty tej imprezy. W tym roku jej organizacja zbiega się z 601 urodzinami Łodzi. Zagrają m.in. Placebo, Beata i Bain, Kukon i Krzysztof Zalewski. Festiwal odbędzie się od piątku do niedzieli.
Projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty i spotkania z twórcami, program tegorocznej 25. już edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie zapowiada się interesująco i zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających miłośników kina. Widzowie zobaczą m.in. Anię z Zielonego Wzgórza, Jedno życie, Najlepsze lata życia i Wielkie marzenia. Zaplanowano też jogę na trawie i filmowy targ śniadaniowy. Festiwal odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Kiedy wrócą upały? No już mówimy. Ponownie przygrzeje w weekend. Termometry pokażą nawet do 36 stopni. Uff, jak gorąco. Temperatura zacznie rosnąć od piątku. Będzie ciepło, choć nadal pochmurno. Deszcz pojawi się na wschodzie kraju, a rozpogodzenia jedynie na Śląsku. Na termometrach do 27 stopni. A od soboty powrócą upały. Na termometrach do 32 stopni na południowym wschodzie. Najwięcej słońca pojawi się w centrum i na południu Polski. Kulminacja skwaru przyjdzie w niedzielę. Temperatury poszybują aż do 36 stopni na Podkarpaciu. Znacznie chłodniej będzie nad morzem, tam tylko 21 stopni. W wielu regionach popada deszcz, a rozpogodzi się jedynie na wschodzie. No, dobre i to. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu jeszcze się oficjalnie nie rozpoczęły, a dla jednego z naszych reprezentantów już się zakończyły. Polski skoczek wzwyż Norbert Kobielski został zawieszony przez niezależną organizację odpowiadającą za uczciwość w lekkiej atletyce. Tym samym 27-latek nie poleci do stolicy Francji, a to wcale nie koniec złych informacji. Z nieba do piekła i to wszystko w zaledwie jeden dzień. Norbert Kobielski we wtorek odebrał nominację olimpijską, jednak chwilę później o jego zawieszeniu poinformowała agencja Athletics Integrity Unit. Wszystko z powodu wykrytego u zawodnika pentedronu, substancji psychoaktywnej należącej do dopalaczy. Jak przekonuje szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski, skoczkowi wzwyż grozi nawet 4-letnia dyskwalifikacja. Real Madryt to bez cienia wątpliwości jeden z największych i najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Królewscy potocznie nazywani są Galacticos. Galaktyczne, wręcz rekordowe okazały się przychody klubu za miniony sezon. Wyniosły one bagatela ponad miliard euro. Real tym samym został pierwszym klubem piłkarskim w historii, który osiągnął taki przychód, mimo ogromnych wydatków, jak na przykład przebudowa stadionu. Chełmskie drużyny sportowe składają hołd ofiarom ludobójstwa. W nowym sezonie m.in. zespół piłkarski Chełmianka wystąpi w koszulkach, na których pojawi się napis Wołyń 43, pamiętamy. O nowych trykotach poinformował dziś sam burmistrz miasta Jakub Banaszek. Jest to element pamięci i szacunku dla ofiar ludobójstwa, w który włączą się wszystkie lokalne kluby sportowe. Ekspres Plus to poważny program, który nie boi się stawiać poważnych pytań. A dziś bardzo poważne wydaje się pytanie, czy Marta Lempart ma jaja? Oczywiście tego pytania nie odważylibyśmy się postawić sami, nie w głowie nam jakakolwiek weryfikacja w tym przypadku. Pytanie powtarzamy za celebrytką Marianną Schreiber. Sprawa jest gardłowa. Wyzywam Martę Lempart do walki. Kto ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet, a w tym w moim? Ucisz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę ciebie słuchać. Kiedy widzę tą odrażającą personę, to automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freakfightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek, tu i teraz. Zapraszamy obie panie do bitwy politycznej, gdzie będziecie mogły zmierzyć się na argumenty. Nigdy więcej nie będziesz mówiła w imieniu polskich kobiet. Szykuj swoje cztery litery. Przekaz mocny, ale równocześnie podany stosunkowo subtelnie, w odróżnieniu od przekazów serwowanych przez panią Martę Lempart. Ciekawe, czy wyzwanie zostanie przyjęte. Chcielibyśmy mieć do czynienia z prawdziwym Lampartem, ale obawiamy się, że to zwykły Lempart jest. Zobaczymy. Ale wcześniej zobaczymy program dzisiaj i powiem tyle. Warto. Kłótnie o aborcję. Koalicja rządowa pogrąża się w chaosie. Drożyzna szaleje w Polsce, a Sejm jest najdroższy w historii. Upragniona przez Donalda Tuska likwidacja Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Dzisiaj rusza o 19, a tuż po nas Miłosz Kłeczek zaprasza. Do zobaczenia.